Jesteśmy po meczu pomorskie, zachodnio-pomorskie. Ten mecz przez trzy kwarty był bardzo wyrównany, ale w czwartej kwarcie pokazujecie klasę, odjeżdżacie. Ja powiem tak, ja się takiego wyniku nie spodziewałem. Bo tu rozmawiałem z trenerami, niektórzy tym znawcami i mówili, że to zachodnio-pomorskie wygra. A tu proszę, to po kolei MVP, przedstaw się i czym zasłużyłeś na te MVP, przeczytaj swoje statystyki. No, dzień dobry, jestem Filip Ochociński. No, dzisiaj rzuciłem 18 punktów, plus minus 21. Tutaj też ładnie dzisiaj zbierałem, dawałem. No, ogółem, myślę, zazwyczaj staram się być skromny, ale myślę, że dzisiaj fajnie zagrałem, fajnie się zaprezentowałem. Oczywiście nie liczy się indywidualność, tutaj też się liczy drużyna. Wygraliśmy ten mecz drużyną i po prostu kocham tych chłopaków i lecimy po złoto. Ochociński, twój brat jest, też basket gra, tak? Tak. Jak ma na imię? Karol. Karol, serdecznie cię pozdrawiam. Jak mu poszło na U19? Na U19 on nie grał, bo on w Hiszpanii gra. A, on jest w Hiszpanii. W Hiszpanii? Ty się tam wybierasz? No, zobaczymy, jak się życie potoczy, ale są plany. Już się... Dobrą robotę robisz na deskach. Naprawdę tu cię chłopcy chwalą, to przeczytaj swoje osiągnięcia na desce, ile zbiórek w obronie, ile w ataku. Jestem Marcin Zimiński. No, mam 14 zbiórek, 7 w ataku i 7 w obronie. A punktów? O, punktów. 10. Mam 10 punktów. Dabel, brawo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę. Siema, jestem Stanisław Komorowski. No, dzisiaj niezbyt poszło dobrze, tylko 3 punkty, ale ważne, że drużyna dobrze zagrała. A mogę spojrzeć? No, masz. Mam Instagrama, marcinzimiński32, można mi dać followka i polubić zdjęcia. Dziękuję. Jak oceniacie swoich przeciwników? Czym zaskoczyłeś dzisiaj nim? Czym drużyna ich zaskoczyła? I co właśnie się zaczęło dziać w czwartym kwarcie? No myślę, że zachodnio-pomorskie zaskoczyło swoją skutecznością. Bardzo dużo dzisiaj trafiali z dystansu. Zachodnio-pomorskie. Tak, zachodnio-pomorskie. A do trzeciej kwarty. Do trzeciej kwarty, tak. W czwartej kwarcie to już była totalna dominacja. Widać, że pomorskie jest tylko jedno. I po prostu wyrwaliśmy im to zwycięstwo. Przestali myśleć o tym, że wyjdą z grupy. Pokazaliśmy im, że mogą zostać. I komu teraz kibicujecie? Dla Śląska, albo chcecie, żeby już teraz Mazowieckie wygrało i już macie pewność być w czwórce? Nie no. Jak ocenia? Śląsk wygra z Mazowieckim? Nie no, myślę, że Mazowiecki tutaj pokaże klasę. No to może się historia powtórzy, taka z grupy pierwszej, gdzie już wiemy, że awansowało województwo wielkopolskie i województwo... Kujawsko-Pomorskie. Zobaczymy po tym meczu, czy w tej grupie też tak będzie. Czego ci brakuje jeszcze do doskonałości? No, myślę, że lepszej skuteczności. A tobie oprócz waleczności, jakie jeszcze masz atuty? Atuty rzut za trzy. No nie wiem, no. Dobra, to na koniec już nie zabieram czasu. Pozdrawiamy, mówimy o swoich marzeniach, o swoich idolach, jak wam się podobał All Star Weekend i JJ. No to All Star Weekend bardzo fajny był, najlepszy konkurs sadów. No marzenie jest takie, żeby się do NBA dostać, ale nigdy nic nie wiadomo. Ja niestety wolałem sobie pospać niż pooglądać After Weekend, ale z tego co słyszałem, to dużo się działo. No i tyle, dziękuję bardzo. No ja miałem okazję oglądać konkursy. Bardzo mi się podobały Dunk Contest. No wiadomo, że tam marzenie jest, wszyscy mówią, że do NBA, ale ja bym bardzo chciał zagrać w Eurolidze, jako rozgrywający FC Barcelony. Tutaj bardzo jest dominująca liga. I pozdrawiam Karola Ochocińskiego, już wyżej wymienionego. Mamę, tatę, rodziców, psa, kota i Zibiego. Jana Grzesiaka. A ja chciałem pozdrowić mojego katechetę, pan Karol Kendra. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Słuchaj, dwóch idolów twoich to Polak Jeremy Sochan i na pewno Tatum. A czym się wyróżnił Tatum w meczu gwiazd? No MVP wygrał.
No to ja tobie życzę, żebyście wygrali i żebyś ty MVP sięgnął na olimpiadzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję za wywiad, że znaleźliście czasu do Zibiego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.